jesteśmy w okresie feryjnym, przedferyjnym, bo ferie w przyszłym tygodniu zaczynają się na Dolnym Śląsku, aczkolwiek my już ofertę feryjną mieliśmy od samego początku, kiedy ferie rozpoczęły się w Polsce, dlatego że na Dolny Śląsk przyjeżdżają nie tylko korzystają z tego Dolnoślązacy, ale przede wszystkim też osoby z całego kraju. W związku z czym już u nas można było korzystać z oferty feryjnej. Na nią w tym roku przygotowaliśmy przede wszystkim tematykę związaną ze Złotym Pociągiem, odkrywaniem skarbów, odkrywaniem tajemnic i takie też bloki tematyczne mamy przygotowane na ten rok. A oprócz tego seria na najbliższym czasie to seria koncertów wydarzeń muzycznych, teatralnych, dlatego że też teraz w piątek i w sobotę razem z Teatrem Arki i Aktora będą odbywały się tutaj spektakle, a 17 lutego, czyli za tydzień, premiera Teatru Dramatycznego w Starej Kopalni. To cieszy, bo to jest też wynik naszej współpracy między instytucjami, które tutaj funkcjonują, które mają swoją siedzibę, ale właśnie poprzez to, że przenikamy się tak naprawdę na terenie Wałbrzycha, to pozwala nam wzbogacić ofertę kulturalną.